Witam Was serdecznie, kochani. Nazywam się Artur Ceroński i od jakiegoś czasu prowadzę cykl nauczań związanych z demonicznymi warowniami, zatytułowanych Demony Burzące. Mamy dzisiaj 26 odcinek Demonów Burzących. Mówię na temat, obecnie na temat warowni bałwochwalstwa. Dzisiaj opiszę siódmą z warowni bałwochwalstwa, warownię martwych upodobań, popularnie zwaną hobby. Chciałbym, żebyśmy znaleźli list do Koryntian, 6 rozdział, wersety od... Przepraszam, 6 rozdział, 12 werset na razie przeczytamy. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. I teraz jeszcze do tego chciałbym przeczytać w liście do Koryntian, 10 rozdział, werset 23. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Zwróćmy uwagę na takie rzeczy. Po pierwsze, nie wszystko jest pożyteczne. Po drugie, nie wszystko buduje. Po trzecie, pewne rzeczy zniewalają. Chciałbym, żebyśmy te myśli wyciągnęli z tych wersetów, które czytałem tutaj przed chwileczką. Co to jest hobby? Hobby to czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. To jest hobby. Czym zatem jest warownia martwych uczynków, czyli warownia hobby? Otóż jest to zespół demoniczny, zasiedlający przestrzeń w życiu człowieka, odpowiedzialną za niepożyteczne, niebudujące i zniewalające czynności relaksacyjne. Wiecie, kiedy się o tym myśli, wydaje się, że to jest banalna sprawa. Ale tak naprawdę warownia martwych upodobań zbiera potężne żniwo na świecie. Wśród ludzi wierzących. Ludzie są skoncentrowani na pewnych zjawiskach, które w ich przekonaniu przynoszą im relaks. Jak dziś pamiętam człowieka, który przyjechał do mnie kilkaset kilometrów razem z grupką znajomych. Modliłem się o niego, wtedy został ochrzczony w Duchu Świętym w picerni. I on był świeżo nawrócony człowiek. I on wrócił do domu, zaczął sobie tam chodzić do kościoła, żyć we wspólnocie. I kiedy zadzwonił do mnie i mówi do mnie tak: Artur, ja mam w domu akwarium. I właśnie sobie uświadomiłem dzisiaj, że ja jestem zniewolony przez to akwarium. Co ja mam zrobić? Ja powiedziałem: wyrzuć akwarium, bo ono cię zniewala. I on tak zrobił. On tak zrobił. Również później doszedł do wniosku, że lubienie łowienia ryb przez niego również doprowadza do tego, że w jego życiu następuje jakiś system stagnacji, który tak naprawdę niczego nie buduje i nie wprowadza niczego pożytecznego w jego życiu. I również wziął to na warsztat i również to porzucił. Miałem też inny przypadek. Lata temu, kiedy budowaliśmy pierwszą naszą wspólnotę, trafił do nas człowiek, który miał chyba ponad 600 filmów
na płytach różnych i chwalił się bardzo nimi i opowiadał, jak on cudownie się z tym czuje. A ja wtedy miałem słowo wiedzy i powiedziałem, mówię, pozbądź się tych filmów, bo to może przynieść ci problem w życiu. Nie, nie, Artur, nie, 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 to mi nie przyniesie problemu, jak ja bym mógł pozbyć się takiej ilości filmów, tyle włożyłem w to swojego życia. Wiecie, skutek był taki, ten człowiek odszedł z kościoła, wdał się w relacje z kobietą ze świata, spłodził dziecko. Kiedy ona była w ciąży, zaczęła ślepnąć. Kiedy skontaktował się ze mną po latach, był zdruzgotany, zniszczony przez diabła. Miał rodzinę, gdzie miał ślepą kobietę za żonę. Jego wiara była w zasadzie żadna. Ktoś powie, jakie to ma powiązanie. Otóż trzeba nam wiedzieć, że warownia martwych upodobań, warownia hobby wygląda słodko, natomiast ona często w sposób pośredni emanuje niszczącą siłę do różnych dziedzin naszego życia. Ona tak naprawdę stanowi miejsce skupienia się. A wiecie, że słowo modlitwa to greckie słowo prosechomai, czyli być skierowanym na coś, na kogoś. I tak naprawdę demoniczna, bałwochwalcza warownia martwych upodobań, popularnie i tak niefrasobliwie zwana hobby, powoduje, że człowiek jest tak zafascynowany i roztkliwiony pewnym zjawiskiem w swoim życiu, że do tego stopnia, że skupia się na nim i stanowi to dla niego stricte pole modlitewne. On się jest skierowany na coś innego niż na Boga. Hobby odciąga człowieka od Boga. Jeżeli w naszych zachowaniach relaksacyjnych odczytujemy rzeczy niepożyteczne, niebudujące i zniewalające nas, to mamy problem demoniczny. Jeszcze raz podkreślam, jeżeli w życiu człowieka wyraźnie widać, że jakieś relaksacyjne czynności nie przynoszą mu pożytku lub zniewalają go, to mamy do czynienia z warownią martwych upodobań. To jest demoniczne po prostu. Jakie mamy główne demony zasiedlające ową warownię? Po pierwsze, to jest demoniczny zespół kłamstwa, duchy kłamliwe. Po drugie, to demon pożądliwości. Po trzecie, to duch głupoty. Po czwarte, to demon pychy, czyli niezależności od Boga. Piąty duch to duch lęku. Szósty duch to duch chciwości. Zespół cały chciwości. I kolejny demon to demon zamętu. Zechcieliśmy się pomodlić. Ojcze, ja modlę się teraz i dziękuję Ci za swobodę. Dziękuję Ci za wolność. Ojcze, my teraz w imieniu Jezusa, w zgodzie z osobami, które modlą się teraz ze mną, przeklinamy każdą demoniczną warownię martwych upodobań, każde hobby w życiu ludzi, które powoduje w jakikolwiek sposób niszczący wpływ na ich życie. W imieniu Jezusa. Ojcze, ja chcę, żeby wszelkie hobby, niszczące upodobania, żeby one były rozbijane teraz przez potężne imię Jezus. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za Twoich aniołów, którzy wspomagają ludzi w tym wykorzenianiu demonicznych warowni martwych upodobań. Amen.